Szanowni Państwo, są noże, które samą swoją nazwą dystansują. Skoro określone są jako noże do sushi czy sashimi, w powszechnym pojęciu gotujących tylko do takich czynności posłużą. Owszem, japońskie noże yanagi sashimi, zwane yanagibą, zostały stworzone jako noże do przyrządzania orientalnych japońskich potraw z ryb i owoców morza. Niemniej jednak, z równą maestrią mogą służyć w tradycyjnej polskiej kuchni. Nic tak wyśmienicie nie sprawdzi się w filetowaniu kurczaka, indyka, krojeniu plastrów wołowiny na rolady, jak właśnie japońskie noże yanagi sashimi, nazywane yanagibą czy koyanagi. Ten na wskroś tradycyjny japoński nóż charakteryzuje się specyficznie wykuwaną klingą, którą z reguły ostrzy się tylko z jednej strony. Dzięki temu można kroić plastry grubości nawet 1/3 mm. Stal wysokowęglowa czy stal damasceńska, z której kuje się noże yanagi, sprawia, że są bardzo sztywne i niezwykle ostre. Dzięki temu ostrze pozwoli uzyskać zawsze tej samej grubości plastry. Noże yanagi sashimi to jedne z najdłuższych noży kuchennych. Średnia długość klingi waha się od 21 cm do nawet 40 cm. Co zjawiskowe, te noże są niezwykle precyzyjne i wbrew pozorom kroi się nimi z wyjątkową wręcz maestrią. Noże yanagi sashimi służą nade wszystko do tworzenia artystycznych kompozycji z pasków surowej ryby czy mięsa. Idealnie nadają się do skurowania i oprawiania ryb. Długość ostrza jest tu jednoznaczną zaletą. Taki nóż pozwala jednym płynnym ruchem kroić i porcjować nawet największe kawałki mięs. Niebywale ostry i długi nóż yanagi sashimi przetnie włókna i ścięgna mięsa bez miażdżenia ich. Dzięki temu soki mięs nie wydostają się na zewnątrz, nie powodując wysuszania mięsa w trakcie pieczenia czy smażenia. Z mocą podkreślę to, czego wielu gotujących nie akceptuje. Nóż yanagi sashimi idealnie sprawdzi się w tradycyjnej europejskiej kuchni, w której dominują różne gatunki mięsa. Wyśmienicie ostra klinga, wąska i dostosowana do krojenia mięs oraz oprawiania ryb zastąpi najbardziej masywny nóż kucharza, który jest zbyt krótki, by podzielić na przykład pieczeń na części. Idealnie pokrojone, równej grubości plastry mięs, wędlin, serów, warzyw staną się doskonałą ozdobą i kuszącym podniebienie bukietem smaków na wytwornych przyjęciach. A to wszystko za sprawą noża yanagiba. Z równą przyjemnością skorzysta z niego i miłośnik sushi czy sashimi oraz ktoś, kto kocha precyzyjne krojenie.